Wśród młynarskich rodzin nie trudno dostrzec Józefa Flaka z Kownacicy. Jestem młynarzem już 8. od dziadków, pradziadków pochodzącym. Pradziadek postawił swój wiatrak w 1907 roku. Pierwszy w rodzie, który się zaczyna, to jest mtok. A później drugi, jak jest syn, to się nazywa krzok. A trzeci, jak już jest dziadek, to już jest pniok. Ale wyrwać pnia, to nie byle jaka siła wyrwie. I tak pan Józef od maleńkości przebywał cały czas pośród kurzu z pól, mącznego pyłu, szumu młyńskich kół oraz rodzinnych opowieści o rzeczach dziwnych i tajemniczych. Zupełnie przy okazji podglądał, jak dorośli budują młyny. Patrzył i uczył się rzemiosła. Dzisiaj jest znakomitym znawcą zasad działania i projektowania młynów. Sam prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w zakresie młynarstwa, gromadzi przepisy na dobry chleb i dobrą pamięć o tradycji tego zawodu. Pan Józef Flak to bardzo ciekawa postać. Mistrz młynarstwa. Zapraszamy Państwa na kolejne filmiki o naszej gminie.